Cześć moi drodzy, dzisiaj temat zaliczek. Wiem, że to może być takie dla niektórych dziwne, że warsztat chce od Was zaliczki, ale nie powinniście się dziwić. No a teraz dlaczego? Ano powód jest taki, zależy od warsztatu i jego formy działalności, tego jakie usługi on Wam oferuje. No bo jeżeli to jest wymiana opon, no to żadnych zaliczek nie będzie, po prostu na miejscu pyk, pyk, nabicie klimatyzacji, to nie ma problemu z tym, ok? Szybkie naprawy, to tam żadnych zaliczek nie będzie. Ale jeżeli już przyjeżdżacie do warsztatu i na przykład chcecie wyremontować swój silnik albo go wymienić, no to warsztat raczej powinien zażądać od Was zaliczki i to takiej solidnej. W zależności od stanu samochodu, który warsztat czy mechanik określa, no niestety, no na oko, tak? Czyli widzi, ile ma przebiegu przejechany ten samochód, ile mniej więcej kosztowały naprawy wcześniej w historii i tak dalej, jakie są ceny części, powinien z Wami od razu porozmawiać o zaliczce. A dlaczego? Ano dlatego, że po pierwsze stan Waszego samochodu jest nieznany. Mechanik nie wie, czy ma remontować, co zastanie po zdemontowaniu silnika, ile tam rzeczy trzeba będzie zrobić. To jest bardzo ważna sprawa, czy turbinę trzeba robić, czy pompę, czy wtryski, czy co tam i tak dalej. Oczywiście wstępny kosztorys powinniście mieć i z opatrzonym komentarzem jest to kosztorys wstępny, nie zobowiązujący żadną ze stron, tylko wstępny kosztorys. Tyle mniej więcej to, co klient chce, o czym wie, to my tutaj możemy to jakoś obliczyć, ale o reszcie rzeczy, o których on nie wie, to my też nie wiemy i tego nie wliczamy. I teraz jeszcze sprawa dotycząca właśnie tych zaliczek. Dlaczego te zaliczki? Po pierwsze, każdy warsztat ma pewne limity w kredycie kupieckim w hurtowniach. No i te limity są różne, 9, 10, 15 tysięcy, zależy od wielkości warsztatu, od ilości obrotu. I może się zdarzyć tak, że ten limit zostanie zmaksowany, dlatego że jest bardzo dużo aut na ciężkie, na trudne naprawy i klienci na przykład nie odbiorą auta albo no, przedłużają ten odbiór, nie mają pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. I zaburza się tak zwany cash flow. Ci, którzy obsługują firmy, mają też ten problem, bo firmy zaczynają być mniej wypłacalne, nie mają hajsów, ty się zmaksowałeś hurtowni, auto masz już gotowe, a klient nie odbiera samochodu na przykład, nie? Albo na przykład klient, bo są też takie sytuacje, że mówisz mu o czymś, on mówi przez telefon ok, a potem mówi, że nie, on nie chciał tego, żeby to było robione i on nie zapłaci za to. Znaczy, kiedy weźmiesz od niego taką porządną zaliczkę, no to zasadniczo on już potem nie ma żadnych asów w rękawie, żadnych atutów. Nawet jak przyjedzie z milicją obywatelską, to i tak ty już no nie straciłeś wszystkiego. Powiedzmy, że jesteś na minusie parę złotych, ale nie wszystko. To też jest bardzo ważna sprawa. Ludzie dzisiaj kombinują i kombinować będą coraz mocniej. Także to są powody, dla których te zaliczki są koniecznością. I następna sprawa, dla których to jest konieczność, to jest, o czym powiedziałem trochę wcześniej, czyli my nie wiemy, czy trzeba będzie regenerować, czy i tak dalej. Jeżeli na przykład dzwonię i mówię, słuchaj, no niestety masz do regeneracji turbinę, masz DPF-a do czyszczenia, jeszcze tam trzeba będzie wymienić tarcze, klocki, tył i tak dalej. Na co się zgadzasz? O nie, tarcze, klocki to nie robię, ale DPF to musi być zrobione i turbo też. Okej, no to ja już mam kasę, jadę do firmy, oni to dla mnie robią, no to zakładam, nie tracę czasu. I teraz firmy, które nie biorą zaliczek, zaczynają mieć problem z tak zwanym właśnie cash flow, bo mają porobione auta nieraz i nikt nie odbiera tych samochodów. Albo ludzie nie mają hajsów. No wiecie, bo to teraz są takie czasy, więc obroną przed tego rodzaju sytuacjami na warsztacie są zaliczki. I jeżeli ktoś od Was poprosi o zaliczkę, to nie dziwcie się. Moim zdaniem uwarunkowanie dzisiaj na rynku jest takie, że jeżeli stracicie ten cash flow na warsztacie, no to zmaksowaliście się nam na hurtowni i ona Wam już nie da pieniędzy. A teraz wyobraźcie sobie sytuację, w której
coś się wydarzyło. Coś takiego nieprzewidywalnego dla was, tak? No nie wiem, jakaś awaria, jakiś taki problem z innym samochodem i nagle się okazuje, że musisz jeszcze na przykład dorzucić, nie wiem, 2, 3, 4 tysiące złotych na jakieś części i nie masz skąd wziąć. Więc zaliczki są jak najbardziej pożyteczne, użyteczne i potrzebne, bo warsztaty nie mogą kredytować napraw samochodów swoich klientów. Drobne naprawy jak najbardziej, nie ma tu problemu. Natomiast rzeczy poważne, remonty silników, ich wymiany, no to ja tutaj naprawdę doradzam wszystkim, którzy mnie tam słuchacie i prowadzicie jakieś warsztaty. Nie bójcie się tych zaliczek, mówcie o tych zaliczkach, dlatego że to pozwoli wam po prostu regulować płatności po hurtowniach. A uwierzcie mi, że nawet ja miałem takie sytuacje u siebie, że firmy, z którymi współpracowałem, długo i dobrze płaciły, w terminie, nie dyskutowały o kasie, dzisiaj nie płacą i nie ma dyskusji z nimi, nie odbierają telefonów i tak dalej, i tak dalej. Można popłynąć na grube pieniądze, no i co wtedy? No możesz iść do sądu, zanim zobaczysz tą kasę, a od spółki z OTO praktycznie chyba nie da się zobaczyć tych pieniędzy i jesteś naprawdę w czarnej D. Dobrze radzę, bierzcie zaliczki, a ci, którzy są klientami, teraz rozumiecie, dlaczego warsztaty powinny brać zasadniczo te zaliczki, żeby się nie wpakować w tarapaty, bo potem wyjść z tego klinczu jest naprawdę trudno. To nie jest takie łatwe, pieniądze się nie kocą na drzewach. No i jak ktoś wpada w takie kłopoty, no to potem, no mówię, nie jest to takie proste do załatwienia, dlatego bierzcie zaliczki, a jak ktoś o was prosi o tą zaliczkę, no to nie dziwcie się, skąd to się teraz bierze. Także tyle ode mnie. Cześć.